Audioteka przedstawia Paweł Furman, Cyberhost. Odcinek pierwszy. Narrator Artur Dziurman. W rolach głównych Janek Tomasz Włosok, Wanda Sandra Drzymalska. Reżyseria Grzegorz Drojewski. Fala afrykańskich upałów od kilku dni dawała siebie znaki. Nad ulicami unosiła się gęsta mieszanina smrodu rozgrzanego asfaltu, spoconych ciał i nadużywanych dezodorantów. Ludzie gotowali się w puszkach tramwajów i autobusów, których klimatyzacje nie nadążały z chłodzeniem. Ci, którzy zdecydowali się na rower, gnali tak, by ochłodził ich pęd powietrza. Przyjęcie gościa było dla Janka wymarzonym zajęciem. Przytępione zmysły nie pozwalały na odczuwanie zewnętrznych uciążliwości. Wystarczyło obserwować i słuchać tego, co się działo wokół. Nic innego zresztą nie można było robić. Brak doznań fizycznych nie oznaczał jednak pracy idealnej. Tylko siedzisz i słuchasz, dostajesz kasę za robienie niczego. Tak mówili ci, którzy nie znali tej roboty. Ale nie ktoś, kto wiedział, jak uciążliwa może być nuda. Sterujący Jankiem gość nachylił się do siedzącego obok blondyna i wymienili ze sobą kilka uwag. Janek usłyszał japońskie słowa wypowiadane swoim głosem. Przez lata pracy przyzwyczaił się już do dysonansu poznawczego, gdy ciało bez jego woli wykonywało różne czynności. Wygłaszająca mowę Azjatka wreszcie skończyła i wróciła na swoje miejsce przy pomrukach ogólnej aprobaty. Aleluja. No, panie Toyama, czas się rozłączyć teraz. Ukłońcie się ładnie i kończymy imprezę. Kurde, facet, po co wstajesz? Wyłączny projektor. Jest kolejny raport. Minasama. Wysoki blondyn o kwadratowej szczęce posługiwał się japońskim płynnie, jakby urodził się i wychował w kraju kwitnącej wiśni. W rzeczywistości całe życie spędził gdzieś w Bieszczadach, a poza językiem ojczystym nie znał żadnego innego. Janek kojarzył tego człowieka. Chociaż pracowali dla różnych firm, brali już udział w niejednym takim spotkaniu. Klienci chętnie wybierali górala, aby reprezentował ich interesy. Jego postura i tembr głosu dawały dodatkową przewagę podczas negocjacji. Naprawdę miał na imię Tomasz, ale tutaj wszyscy zwracali się do niego japońskim imieniem, które miał wypisane obok zdjęcia swojego gościa. Janek nie lubił przyjmować zleceń od Azjatów. Nie wynikało to z żadnych uprzedzeń, a jedynie z uciążliwości, jaką odczuwał pracując z ludźmi tej kultury. Ukłony, uściski, przewlekanie spotkań. Wszystko to ładnie wygląda, gdy oglądamy program podróżniczy, ale przy ciągłym kontakcie wywołuje męki, zwłaszcza gdy nie zna się języka klienta. Napływające rachunki nie pozwalały mu jednak odrzucać tych zleceń. Biorąc kolejne, wiedział, że czeka go kilka godzin potwornej, ale dobrze płatnej nudy. Konferencje firmowe były koszmarne. Siedział i nic z nich na szczęście nie rozumiał. Czasem zerknął na jakiś prezentowany wykres, który i tak niewiele mu mówił. Przez większość czasu śpiewał bezgłośnie piosenki, recytował wiersze, przeliczał zarobione pieniądze i myślał, na co je wyda. Zwykle na początku spotkania przyglądał się pozostałym uczestnikom, ale to szybko stawało się nudne, szczególnie jeśli brali w nim udział dobrze mu znani gospodarze. Tym razem było to zebranie menadżerów korporacji handlowej. Dużo liczb, masa dziwnych słów. Starał się nie zapamiętywać niczego, co mogłoby kiedyś zaszkodzić mu w pracy. Kolejne kolorowe wykresy wpadały do jego głowy i wypadały, robiąc miejsce następnym. Najchętniej cały czas przyjmowania gościa po prostu by przespał, ale przecież dusza nie śpi. Musiał zatem wszystko oglądać i umierać z nudów. W zasięgu wzroku nie było zegara, ale sądząc po słońcu za oknem, należała mu się przerwa. Jutro będzie miał ból głowy, jak po porządnym chlaniu. Jeżeli gość przeciągnie połączenie jeszcze choćby o kwadrans, oczy same mu się zamkną i uderzy głową w leżący przed nim tablet.
5 lat temu Janek został pojemnikiem. Niektórzy woleli określenie gospodarz. Sprawiało ono wrażenie, że nie są traktowani zbyt przedmiotowo. Dla Janka było to obojętne. Sam siebie często nazywał pojemnikiem. Nowa profesja pojawiła się dekadę temu wraz z rozwojem neuroelektroniki. Komputery sprzężone z mózgiem dawały ciekawe możliwości. Największą rewolucję społeczną wywołała transmisja jaźni. Pomiędzy dwoma mózgami udało się nawiązać wystarczająco silne połączenie, by jeden z uczestników eksperymentu stawał się panem, a drugi sługą. Tej nomenklatury używali jednak tylko naukowcy. W żargonie handlowym mówiło się o gościu i gospodarzu. Gospodarz, czyli sługa, użyczał swojego ciała gościowi. Od tego momentu gość przejmował kontrolę nad poczynaniami pojemnika. Gospodarz stawał się marionetką, widzem we własnym ciele. Docierał do niego jedynie obraz i dźwięk. Impulsy z pozostałych zmysłów były zbyt słabe, by mogli jednocześnie odbierać i gość, i gospodarz. Niemożliwe do złamania szyfrowanie transmisji, oparte na indywidualnej strukturze obu mózgów, sprawiało, że tego typu połączenia szybko wyparły tradycyjne telekonferencje. Oczywiście powstawał problem wtajemniczenia w sprawy firmy osób trzecich. Duże korporacje zatrudniały własnych zaufanych gospodarzy. Mniejsze firmy, takie jak obecny zleceniodawca Janka, wynajmowały ludzi, którzy nie znali języka, w jakim dyskutowano i mało orientowali się w tematach rozmowy. Finito, Tomuś? Finito? Nikt już nie ma nic do dodania? Możemy w końcu iść do domu? Kozue no kabuto wa ogon shoku ni suite iru. Tomasz skończył mówić i uczestnicy konferencji pokiwali z uznaniem głowami. Atmosfera uległa rozluźnieniu. Zaczęto wymieniać między sobą uwagi. Ktoś wstał i podszedł do stolika z napojami. Gość Janka popatrzył na zegarek. Była już prawie 18:00. Połączenie trwało blisko 10 godzin. Od wypadku w Aberdeen zrezygnowano z bezpieczników czasowych i pozostawiono tylko bezpieczniki emocjonalne. Janek mógł też sam przerwać połączenie, ale wiązałoby się to ze stratą wypłaty. Chociaż gospodarz nic nie odczuwał, ciało musiało być strasznie zmęczone. Mózg zaraz nie wytrzyma i zaśnie. Akira Toyama musiał zdawać sobie sprawę ze skutków przedłużonej transmisji jaźni. Wstał i po tradycyjnym ukłonie wyszedł do łazienki. Kiedy zaczynasz się wypożyczać, stykasz się z tym, co psychologowie nazwali efektem widza. Patrzysz na własne ciało, ale odbierasz je, jakbyś oglądał film. Czasem chcesz, jak w interaktywnym kinie, wybrać ścieżkę, a czasem tylko biernie obserwujesz. Jeśli nie możesz sobie poradzić z efektem widza, szybko zakończysz swoją karierę. Janek męczył się z tym ponad pół roku, ale nawet teraz zdarzały mu się sytuacje jak ta, w których czuł się dziwnie i nieswojo. Toyama załatwił potrzebę, ale stał jeszcze chwilę przy pisuarze. Janek zdał sobie sprawę, że Japończyk porównuje przyrodzenie gospodarza z własnym. Ej ty mały żółty zboczeńcu, chowaj go w tej chwili, już rozłączamy się. Czas na odpoczynek. Koniec. Pozbawione kontroli gospodarza ciało nie zareagowało na ten rozkaz. Toyama nie słyszał myśli Janka. Zapiął rozporek i poszedł umyć ręce. Janek widział w lustrze swoją zmęczoną twarz. Po chwili gość stanął na baczność, ukłonił się i przemówił głosem Janka, ale z wyraźnie dającym się usłyszeć japońskim akcentem. Panie Janie, wiem, że już dawno powinienem się rozłączyć. Dziękuję, że pan tego nie zrobił. Rozmowy handlowe się przedłużają. Potrwają jeszcze kilka godzin. Nie mogę sobie pozwolić na opuszczenie ich. Byłaby to dla mnie zbyt duża strata. Mam nadzieję, że pan to rozumie. Azjata zbliżył się do lustra i pochylił tak, jakby po drugiej stronie była żywa osoba, której chce powiedzieć coś w zaufaniu. Polecił mi pana nasz wspólny znajomy. Mówił, że w sytuacjach kryzysowych można na pana liczyć i nie robi pan problemów. Japończyk wyjął z wewnętrznej kieszeni marynarki etui. Musiał je dostać od któregoś z ludzi, z którymi się spotykał w ciągu dnia. Etui na pewno nie należało do Jana i nie było go w marynarce w momencie, kiedy łączył się z Toyamą. To regenerator. Podobno zna pan jego działanie i już zgadzał się pan na zaaplikowanie sobie małych dawek.
W zamian za zgodę na przedłużenie transmisji oferuje 400 tysięcy euro dolarów. Toyama przerwał na chwilę, jakby czekał na odpowiedź, po czym dodał szybko. Nasz wspólny przyjaciel mówił, że to standardowa stawka za dodatkowe usługi. Jeśli negocjacje pójdą szczególnie dobrze, dorzucę jeszcze coś ekstra. Słyszałem, że przynosi pan szczęście gościom. Wiem, że nie może mi pan odpowiedzieć, ale nierozłączenie się potraktuje jako zgodę. Tego typu propozycje składało się zwykle gospodarzowi przed robotą, ale kto nie lubi miłych niespodzianek? Z drugiej strony wspomagacze nie były obojętne dla zdrowia. Janek starał się ich unikać. Regeneratory to jeszcze pół biedy. Blokowały jedynie śpiączkę przeciążeniową i zmuszały organizm do dalszej pracy. Porządny posiłek i sen naprawią szkody. Dużo gorsze były psychodreny. Kolejny sposób na zachowanie tajemnicy spotkania. Robiły pojemnikowi pranie mózgu i wydarzenia ostatnich 12 godzin odchodziły w niepamięć. Janek tylko dwa razy dał sobie coś takiego podać, ale zna takich, dla których dodatkowa forsa jest ważniejsza i resetują swoją pamięć po każdej transmisji. Nie spotkał jeszcze nikogo, kto dotarłby do granicy wytrzymałości, ale w żadnym razie nie chciał być pierwszym w tym wyścigu. 400, kurde, kupa forsy. Będzie na wakacje z Wandą. Strzykawka z regeneratorem pozostawała w zasięgu wzroku. Janek mógłby się teraz rozłączyć i gdyby udowodnił, że chciano mu podać nielegalny środek, na jego konto wpłynęłyby wypłata plus odszkodowanie. Pożegnałby się jednak z opinią szczęśliwego pojemnika i stracił lukratywnych klientów. Pozostałoby mu świadczenie usług emerytowanym obcokrajowcom uprawiającym teleturystykę. Zobacz Europę Wschodnią, nie rezygnując ze słońca Kalifornii. Janek przywołał interfejs, ale tylko po to, by sprawdzić, że wciąż tam jest. Połączenie nie zostało przerwane. Toyama uznał, że 20 sekund to wystarczająco długi czas na podjęcie decyzji, a skoro wciąż ma kontrolę nad ciałem, to znaczy, że oferta została przyjęta. Zdjął marynarkę i podwinął rękaw koszuli. Zacisnął kilkakrotnie dłoń w pięść, by żyły stały się lepiej widoczne i przyłożył do przedramienia końcówkę pneumatycznej strzykawki. Przynajmniej nie mnie zaboli. Janek zobaczył w lustrze lekki grymas na własnej twarzy, oparł się o krawędź umywalki i odczekał, aż środek zacznie działać. Toyama uśmiechnął się do lustra ustami gospodarza. Dziękuję za współpracę, panie Janku. Tutaj jest adres, pod który zgłosi się pan po zakończeniu transmisji i odbierze dodatkowe wynagrodzenie. Schował do kieszeni marynarki wizytówkę wyjętą z etui, uśmiechnął się jeszcze raz, złożył przed odbiciem gospodarza tradycyjny ukłon i wrócił do sali konferencyjnej. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.